dużo. No to Severin Freund jeszcze tam udziela wywiadu, więc proszę Państwa, nie wytrzymać. Zaczniemy już bez niego, a dołączy do nas w trakcie konferencji. Jak widzimy, są z nami obecni Thomas Dietkart z filmu Austrii, czyli drugie miejsce dzisiaj, i Jerzy Damian, trzecie Słowenia. Zapraszam do zadawania pytań. Może zanim Państwo czują się, że tak powiem, nastrój, poprosimy przedstawicieli teamów o ich opinię i wyrażanie dzisiejszego konkursu. Thomas, what is your impression about today's competition, please? It looked a little difficult in the morning because the wind was blowing well, very strong, but now it was pretty good to jump, and we are very satisfied with the second place. To mogły być ciężkie zawody ze względu na ciężkie warunki wietrzne, jednak dobrze nam się skakało i jesteśmy zadowoleni z tego drugiego miejsca. Hello. Yes, it was a really nice competition, just like Thomas said, from the morning, strong wind. We are really, really happy with third place, especially because we were one place down before the last jump, and it was nice to go on the podium. Tak jak Tomas powiedział, rano jeszcze się wydawało, że to będą niezwykle ciężkie zawody przez ten wiatr. Jednak się udało. To były fajne zawody i jesteśmy tym bardziej zadowoleni z tego trzeciego miejsca, gdyż po pierwszej serii byliśmy o jedno miejsce niżej i udało nam się skoczyć na podium. Any questions? Pytania? How did you think the atmosphere was this year in Zakopane? Can you compare it to other years, or can you say something about it? Zakopane is always amazing atmosphere. I still remember the years when Adam Mališ was the big favorite every time on this hill. Those times it was a bit more, but still the crowd is amazing, and the best thing is because they cheer for everybody. And that's what makes it so good to jump for everybody. Atmosfera w Zakopanem zawsze jest niesamowita. I pamiętam czasy, gdy jeszcze Adam Małusz był tym głównym faworytem do wygrywania, gdy skakał. Wtedy ta publiczność była niesamowita jeszcze bardziej. Ale nadal wszyscy kibice w Polsce dopingują każdą drużynę i to naprawdę jest super. The atmosphere, the crowd in Zakopane is amazing. Yeah, it's really funny to jump here, and Publiczność w Zakopane jest świetna i to świetna zabawa skakać tutaj w Zakopane. I think Kamil Stok represented an idea yesterday that we donate our travel money that we get, and everybody agreed, but this was all Germans. We didn't know about it, so kept down for them. Really a good move. To był pomysł Kamila Stocha, czytaliśmy o tym, ale to wszystko pomysł Niemców. We had no idea about that, and it's cool from the German team. Nie mieliśmy o tym pojęcia, dobra, do niemieckiego zespołu. Jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Representative
Severin Franks. Severin, a few words about the competition from your side. Yeah, I think it's pretty easy. It was an awesome competition for us. We said before the season that we want to win the Overall Nations Cup and the World Cup this year, or at least once. And I think these competitions, the team competitions, are really, really important for them. Przed sezonem powiedzieliśmy sobie, że chcemy wystartować najlepiej w każdych zawodach. I trzeba powiedzieć, że te zawody drużynowe bardzo dobrze nam się tutaj udały. Something more? About the competition? So I think that's it. Everything went perfect for us today. So. Dla nas ten dzień perfekcyjny, wszystko sobie udało idealnie. Pytania? Questions? Ja mam pytanie do Severina. Severin, po dzisiejszym konkursie jesteś głównym kandydatem, no, patrząc na wyniki, do zwycięstwa. Jak się z tym czujesz? Severin, after today's competition, you are the main favorite to win here in Zakopane. How do you feel it? Yeah, it's always a bit difficult. Of course, I jumped very well today, especially the second jump was really strong. But in a team competition, the top athletes don't jump one after the other, and so it's a bit hard to say with the gate changing and with different wind conditions. But I really like Zakopane. Never won here, so of course I will try. But I think there's some other tough guys that will also want to get the victory. Trzeba przyznać, udał mi się ten konkurs i oddałem chyba dobre skoki, zwłaszcza ten drugi był taki wyciągnięty. Ale trzeba przyznać, że to nie jest tak, że czołówka za sobą skacze, tylko jest w grupach skakane i są przy tym zmiany bramek i tak dalej, więc to też ma na to wpływ. Muszę przyznać, że bardzo lubię tutaj skakać i zobaczymy, jak to będzie. A jeszcze nigdy nie wygrałem w Zakopanem, więc będę próbował. Jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. A jeszcze mamy Kamila tutaj z Pochawy. A. Proszę zostać, bo teraz będzie szczególna rozstrzość. One moment. Więc już tego wywiadu udzieliłem, że naprawdę nie wiem, nie wiem, czy mam się powtarzać, czy mogę myśleć coś innego. Cieszę się, że te zawody doszły do skutku, bo do południa no nikt chyba nie wierzył, że uda się je przeprowadzić. Natomiast fajnie, że ktoś wyłączył wiatr i mogliśmy skakać, mogliśmy zaprezentować się przed własną publicznością. Bardzo im dziękuję, że przyszli tak tłumnie, że trybuny były wypełnione po brzegi. I siadając po prostu na belce i widząc tyle tysięcy kibiców, słysząc ich reakcje na nasze nazwiska, naprawdę człowiek się tylko może uśmiechnąć i ruszyć w dół i zrobić to, co do niego należy. Dzisiaj drużyna naprawdę zrobiła krok naprzód. Może to nie jest jeszcze to, czego wszyscy od nas oczekują, natomiast uważam, że już jest jakiś postęp, jest ogromny postęp i teraz spokojnie będziemy mogli dalej realizować swoje zadania, oddawać coraz lepsze skoki, upewniać się w tym, że stać nas naprawdę na osiąganie jak najlepszych wyników. Przy odrobinie szczęścia, myślę, dzisiaj podium było w zasięgu, natomiast teraz mamy jeszcze przed sobą sporo konkursów i w Pucharze Świata jeszcze mamy najgłówniejszą imprezę sezonu, czyli Mistrzostwa Świata. Tam też będzie konkurs drużynowy i tą drużynę na pewno stać na bardzo dobry wynik. Dziękuję. Za uwagę. To było tak przy okazji, a teraz sprawdzimy, co.
Szanowni Państwo, drogi Kamilu, ten puchar, który tutaj się znajduje, jest to puchar, który jest wręczany królowi nart. Jest to puchar, który funduje Forum Nordicum, a więc stowarzyszenie dziennikarzy z całej Europy, którzy zajmują się narciarstwem klasycznym i biatlonem. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, król nart, a więc puchar dla najlepszego sportowca minionego sezonu. Kamil, nikt bardziej jak ty zasługujesz na wszelkiego rodzaju nagrody, dowody uznania dla twojej absolutnej wielkości, jeżeli chodzi o poprzedni sezon. I czuję się zaszczycony móc przekazać w imieniu Forum Nordicum ten właśnie oto puchar dla króla nart, bo w ubiegłym sezonie jak najbardziej ty właśnie tym królem nart byłeś. Dziękuję bardzo i to dla mnie jest to ogromne wyróżnienie, zwłaszcza, że uważam, nie ma jednego króla nart, bo każdy, który zwycięża Puchar Świata, czy Igrzyska Olimpijskie, czy Mistrzostwa Świata w swojej dyscyplinie sportu, jest takim królem. Natomiast jest to ogromna nagroda za moją ciężką pracę, za trudy włożone i wyrzeczenia, których muszę które muszę dokonać po prostu do tego, żeby osiągnąć jak najwyższy poziom w swojej dyscyplinie sportu. No i super, dziękuję. Bardzo dziękuję. Molto bene, grazie. Thank you, danke, arigato. Raz jeszcze Kamil, wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo.